Och, jak cudownie. 8 stopni. Smarzły. Nie, ale to trzeba siedzieć tylko w śpiworze. Nie wiem, gdzie wylądowałem, w jakiejś miejscowości. Coś a la park, a la las przydrożny. 10 km szukałem. O, widzę sklep. 10 km szukałem miejsca. Ciągle po bokach były jakieś rowy. Nie było gdzie skręcić, albo ścięte zboże, więc na takiej ostrej słomie na to nie bardzo. Ja miałem 10-minutową pogadankę z policją, wyprzedzili mi najpierw. Mówię, kurczę, nawet się nie zainteresują, noc, ciemno, 12 w nocy. Ale rzeczywiście za 2 km stali na parkingu, zatrąbili, podjechałem. Trochę się pośmialiśmy, trochę pogadaliśmy o tym siamtym, co to za przesłanie czy posłanie. No i fajnie, byli trochę zdziwieni, zaskoczeni, ale pozytywnie. No dobra, a ja zrobiłem tylko 20 parę kilometrów. Trzeba gdzieś się podładować i kierunek Bydgoszcz. Kierunek Bydgoszcz. Tym oto. I rzeczywiście, aura mówi, Rafał, wracaj do domu. Do ciepłego łóżeczka. 1575, czyli zrobiłem 24 km. Się okazuje, że jestem w Wiatrowie, w parku pałacowym. No proszę. Bo tu są jakieś latarnie, ale to wszystko zniszczone. Kurczę. Jadę. Idziemy się ładować do pana z pasją, z Amerykańcami. A, i to lubię, pokażę też przy okazji, jakieś Mary ma. Mary, czyli Mercedesy. Kapitan. To jest jednak ten dźwięk. Kurczę, ludzie. To jest to. Pewnie tutaj jest szum tylko wiatru słychać, a nie silnik. To jest lans. A w garażu go jeszcze nie było. Tak. Takie mówią, niektórzy psy rączy. Nie no, takie coś to jest po prostu... Ja pierniczę, Mad Max. Normalnie Mad Max. Ludzie, to jest Mad Max. Ja zaraz tutaj wypytam, ile to w ogóle... Zobacz. Ja pierniczę. Ja robię to też, dla siebie. Te szczególiki, te elementy, no to jest kapitalne. Elementy mnie dobiły finansowo. Czyli elementy... Wystawa! 100 tysięcy wymałem ten motocykl. Wyra nie bierze, nie? Jeden kolec, nie? Ten, nie? Kosztuje 26 zł, nie? No to 420 jak jest. Może to wiesz, nie? A kto widział taki bajer i równie, a może jeszcze bardziej pokręconego pozytywnie człowieka? I więc ja w garażu przy Metalice. Ja nie wiem, gdzie się budzę, ale nie wiem też, kogo spotkam. I za chwilę właśnie będę tutaj brał prysznic. A jest tu i zmywarka. Jest od wilgociomierz, maszyna, która zdejmuje wilgoć w garażu, jest ekspres do kawy, jest i piekarniczek, są cuda niewidy, a ja się zaraz będę tu kąpał. Kapitalnie! No mówię wam, ręce opadają, kogo można spotkać? I ja miałbym pisać książkę w tym stanie na wyjeździe, no jest to nierealne. Niemożliwe. Tu przed chwilą huczeli chłopcy z Metaliki, zaraz rozkręcają się dalej. A ja, tu już woda jest zagrzana. Tu mam prysznic. I do dzieła. To jest w ogóle, no mówię wam,
Ja chyba nie zasnę dzisiaj. Każdy dzień mi przynosi zupełnie inne doznania. Oczywiście mega, mega pozytywne. To jest nieprawdopodobne. A to dzięki Robertowi. Super. Zimno! I co, nie zrobiłem tego? Zrobiłem, ludzi. Zapytałem. O, Wojtek. Wojtek to już wie i się zna. Zaraz się pewnie nazwie. A tu mamy Mustanga. Tam stoi mój skuterek i się ładuje i też jest kochany. I mamy kolejnego otworu. I wszystko, co piękne, z reguły szybko się kończy. Dziękuję Robercie, a ja jadę dalej swoją podróż. Za 10, druga nocy, stan licznika 1606, 36 dzień, a właściwie noc podróży, pełne naładowanie, do Bydgoszczy 43 km. Dziś jest około 2:30 już w nocy, czwartek, 26 sierpnia, 36 dzień mojej podróży. Im bliżej domu, to sobie myślę, że jakoś to szybko teraz zlatuje czas. Zaraz będzie Bydgoszcz, później Kaszuby. Zaraz domek. Z jednej strony marzy mi się już położyć się w kołderce, pod kołderką w łóżku. Z drugiej myślę sobie, że będę tęsknił do wyjazdu tylko. Wiele rzeczy mi tutaj naświetliło, dało wiele przemyśleń, refleksji. No, to już moje ostatnie podróże, to też chciałem się przejechać nocą. To jest świetny, mały ruch. Nie ma tego skupienia uwagi na niebezpieczeństwie i patrzenia ciągle w lusterko, tego napięcia, co się za chwilę może wydarzyć. Najbardziej mnie denerwuje niezdecydowanie tych, którzy mnie wyprzedzają. Ktoś stanie narożnikiem auta i przestanie, w sensie, że jedziemy równo i nie może się zdecydować. Wtedy ja nie wiem, czy mam zjechać na to pobocze, jak nie ma tutaj tego pasa bocznego, czy samym stronę. Najlepiej jak śmignie, nawet jak jest pół metra ode mnie. To jest to lepsze dla mnie, niż jak się będzie zastanawiał, czy mnie brać, czy mnie nie brać. I czasami macham ręką, mówię, no jedźże, już mi tak się... Jedź, masz tyle miejsca, ja pierniczę, no co za ofiara. No i nie jazda. Czasami szerszymi wozami, jakimś wielkim jeepem mi wyprzedza, a tutaj tiko nie może. No, no ale to przecież nie można mieć pretensji do ludzi, być bardziej śmiały. Może niepewnie się czuję za kierownicą, mówię, no dobrze, masz.
puszczą się. No, czasami jak jadą ciężarówki, no to zjeżdżą na bok, żeby nie dość, że oni, żeby się nie irytowali, to żebym ja też miał święty spokój. Dobrze, przyjechaliście z tyłu, patrzę po sterku. Pusto, wyjeżdżam i jadę dalej. No, dzisiaj mam zamiar jeszcze przyjechać, jeszcze, znaczy dzisiaj, teraz. Z 10 kilosów rozglądam się za spaniem, już po poprzedniej nocy jestem zmęczony, jeszcze poprzedniej zmokłem. Zaraz też było pełno wrażeń z Robertem od Mustangów i myślałem, że padnę, a właśnie już padnę, już albo dopiero. No i to, naprawdę tą szansą się świetnie jedzie, czasem samochód jakiś przejeżdża i to, no, do potem. Dzień 36, dalszy ciąg. Sytuacja taka jest. No skręciłem natychmiast. Niestety gdzieś tam około 4 zaczęło padać, nie dojechałem do Bydgoszczy. I tak bym chyba nie dojechał, będę musiał raz się doładować, bo były potężne wzniesienia. Ja tego nie rozumiem. Jadę do Bydgoszczy, to myślałem, że jest z góry. Ale jest ciągle pod górę. Może to nie jest ta Bydgoszcz. I co? No i okazało się, że znowu, że dwusekundowy namiot jest idealnym rozwiązaniem. No skręciłem polną drogę. Pewnie jakaś do firm prowadzi, tylko że ona jest nieczynna. I co? Pociągłem za taśmę. Namiot się rozłożył. No i w ten sposób właśnie padłem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. No co? No, jest 9 godzina. Czwartek i no wybaczone mi leżenie z pani do 9 od 4, no to co to jest? No, pędzę dalej. Szykować kawę. Proszę mi. A tu rejestracja w końcu się przydała, skąd jestem. Z przodu i z tyłu. Nigdzie nie mogłem wydrukować. No tak, to leciało. No dziękuję serdecznie. A tam od państwa, co dostałem od Mini Morrisa, tak? Czy od Mini jakiegoś auta, to tak, to w nocy pochłonąłem i jeszcze mam na drugie śniadanie. Także też jestem rad. Dziękuję serdecznie. No cóż, polowa jajecznica, kapitalnie, jak Makłowicz. A za chwilę jeszcze, wiecie co mnie spotka, miska z wodą i mam się obmyć z taboretem nawet. I ja nie mogę, no kapitalne. Bo co to jest? Bo to jest test misja. Kojarzyło mi się z zespołem Sztywny Pal Azji, ale ani ta Azja, ale pal tak. Ja zmoczony znowu. Oj kurde, czy ja już dojadę do tej Bydzi, czy nie dojadę? Dobrze, popieram, tak. Gdzie jest słońce i wiata w razie czego? O, no fajne wszystko. O tak, tak można czekać nawet parę godzin na PKS. Normalnie dobija mnie ta informacja za każdym razem, gdy wyjeżdżam za zakrętu, że znowu jest pod górę, do Bydgoszczy pod górę, no. Myślałem, że z południa Polski, no dojechał z góry. Już 8 kilometr. I ciągle pod górę. No nie kuma. No masakra. Masakra. Żeby jechać 6 na godzinę na dwóch kreseczkach. Ciągle pod górę. Ale kiedy będzie z góry? No przecież bilans musi się zgadzać. W samochodzie to pewnie jest moment przejechać parę czy paręnaście kilometrów na niby małe wzniesienia. To nie są właśnie dla takiego sprzętu czy dla roweru małe. One są długie, sukcesywnie męczą. No, piękne widoki, ale nie piękne widoki na przyszłość, że znowu jest pod górę. No przecież to jest jakaś paranoja. No. Ja jadę w drugą stronę, na południe Polski jadę, czy w dół? Przejechałem kolejne 2 kilometry, troszkę było tylko z górki przez chwilę i znowu jest długie wzniesienie. No ja muszę dojechać do czegoś tam na W i znaleźć prąd. Dziękuję za możliwość awaryjnego podłączenia się do prądu.
podobną sytuację miałem w Krakowie. Musiałem ominąć przejazd nad Eską. Ach, prądu oczywiście zabrakło, prawie musiałem się doładować. Nie można tego GPS-u do końca na nim polegać. No nie można. Jednak ten zapas jest potrzebny. I ja na wszelki wypadek naładowałem, ale kij wie, czy nie naładował. To by mi starczyło, czy nie, skoro już była ostatnia kreska. Mógł się skoczyć na rzucę na rezerwie. To jest masakra, żeby ludzie nie mogli się dostać do miasta na rowerze lub pieszo. Tam jest zakaz ruchu. To jak do jasnej cholery pokonać główną ulicę w poprzek? No jak? Tam zadałem pytanie, to ktoś mi powiedział autobusem. No przecież dajcie żyć. 3 km jadę już. Teraz muszę zapytać, ile to jeszcze. To jest jakiś horror po prostu. To trzeba wiedzieć wcześniej jednak od kogoś, jak jechać. Pan powiedział, że parę kilometrów dalej jest inna ulica. No nie, to jest koszmar. Żeby nie było połączenia wieś-miasto.